Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Atmosfera listopadowa już. Październik, listopad. Nadciągają chmury. I tak to, jak ja chciałam powiedzieć właśnie, będziemy rozmawiać o związkach. Więc nic dziwnego, że nadciągają chmury. Otóż tam jest taka piękna fontanna. Nie wiem, czy widzicie. I no, woda to uczucia, emocje, więc jakże na czasie. Oglądałam na Netflix tym razem serial, mnóstwo odcinków, Grand Hotel, czyli Wielki Hotel. Jedyne, co było nieciekawe, to trzeba było cały czas czytać wszystko. No ale treść była tak świetna, że oglądałam szybko, co wieczór i nie chciałam, żeby był koniec, bo było interesujące. I oczywiście w grę wchodziły miłości, intrygi, kłamstwa, nawet zbrodnia, no ale to było tak naprawdę najmniej ważne. Te międzyludzkie układy. I o czym chcę dzisiaj mówić, bo listopad 2018 zapowiada się, że dużo się będzie działo. Już się działo w październiku, ale październik tak naprawdę według mnie był zapowiedzią tego, takim preludium do tego, co się będzie działo w listopadzie. No i warto być na to przygotowanymi. Mocne związki, dobre związki, nie przejmujcie się, przetrwają. Te, które wydawały się być może dobrymi związkami, ale tak naprawdę nimi nie były, mogą nagle wydać się sekrety, gdzieś jakaś informacja przecieknie. No i trzeba będzie stawić czoła prawdzie. Okay? Ale to wszystko jest dla naszego dobra. Co mnie rzuciło się w oczy, kiedy już wreszcie cały ten serial się zakończył, to było, że szczególnie pod sam koniec, no normalnie temu jednemu z głównych bohaterów tłumaczyłam, oglądając, słuchajcie. No jak, człowieku, nie rozumiesz, że nie można nic z kobietą na siłę? No to akurat było o tym, okej? Okay? No i patrzcie, kiedy tu do was mówię, akurat przyjechała poczta z wiadomościami. A więc sami widzicie, wiadomości będą nadchodzić. To jest znak, który pokaże szybciusieńko, tak? To takimi rozwożą tu listy w Stanach. I pan zaniósł do domu. No i wraca już listonosz. O, proszę, tak wyglądamy. No i idziemy dalej z tematem. Otóż w tych czasach, kiedy toczy się akcja, tak naprawdę żona była własnością męża. Czyli nie miała nic do powiedzenia. Jeżeli on zadecydował, pakujemy się, to się pakujemy. Jeżeli ją zamknął w pokoju, to zamknął w pokoju. I tak dalej, i tak dalej. Więc jej prawa były bardzo ograniczone. I w jego umyśle było, że skoro ona jest jego własnością, skoro on ją całkowicie posiada, no to nie tylko posiada jej ciało, ale także serce i duszę. Wszystko to razem do kupy. I jego wytłumaczeniem było, że ja tak cię kocham, mówił do tej żony. Ja dla ciebie wszystko robię. Ja taki jestem dobry. Ja ci nie potrafię niczego odmówić. A ty nie odwzajemniasz się miłością. I kiedy ona mu wreszcie powiedziała, że wyszła za niego, no bo tak chyba jej mama kazała,
To jest cały wielki, słuchajcie, dramat tam z tym związany, w tej rodzinie, z własnością, kto jest właścicielem tego hotelu. No, no, dlatego to jest takie ciekawe, bo akcja dzieje się szybko i ciekawie, trzeba powiedzieć, to zrobione. I teraz, kiedy ona za niego wyszła, z czego ona sobie nie zdawała sprawy, że jeszcze trzeba żyć razem. Fizycznie, emocjonalnie, intelektualnie, na dobre i na złe. Więc łatwiej było wziąć ten ślub i mieć wesele, niż potem ciągnąć to życie razem. I nie, nikt nie jest niczyją własnością. Jeżeli ktoś jeszcze z was ma jakiekolwiek wątpliwości, że jak będziecie dobrze, wy, jak dacie z siebie wszystko, to ktoś was za to pokocha. No, może być za to wdzięczny i tę wdzięczność okazać, ale to nie ma nic wspólnego z miłością. Szczególnie właśnie nie miłością rodzinną, przyjacielską, ale zakochaniem się i bycia partnerami na wielu płaszczyznach, tych bardzo głębokich. Więc ktoś gdzieś powinien był to usłyszeć. Dlaczego? No, może będziecie wiedzieć dlaczego. Mam nadzieję, że wy w takiej sytuacji nigdy nie będziecie. Jeżeli dojdzie do tego nawet, jak na przykład wyznania, że istnieje potrzeba rozstania, albo ktoś wam powie, że już was nie kocha, już może nie chce z wami być, czy to po dłuższym, czy po krótszym czasie i w różnych warunkach. Wiecie, to się może zdarzyć. I może dlatego ktoś potrzebuje to usłyszeć, że żebyście nie wiem jak chcieli rozmawiać i dać siebie wszystko, stanąć obok siebie podwójnie i dać siebie wszystko, no niekoniecznie może ocalić to związek. Bo albo się kogoś kocha i chce się z tą osobą być, albo nie. Tu nie ma nic na przymus. Więc więcej wyrozumiałości, cierpliwości i bezwarunkowej miłości, kochani. Buziaczki znad tego pięknego jeziorka i do zobaczenia.